A ładna ta panna Irena? Nie patrzyłem. Patrzyłeś? Masz oczy, widziałeś. Ładna, młoda. A jaka jest po obejściu? Miła, uśmiechnięta. Pan żonaty? Nie. Wdowiec zatem? Dlaczego? Pan nosi obrączkę. Aj, to matczyna. Ktoś z nią jest. Mężczyzna. Narzeczony miała pierścionek? Właśnie nie wiem. Oni tam w Ameryce mają dziwne obyczaje. Panna Hania myślała, że Clark to mój narzeczony. Pan też tak myślał? Pan czerwony, jak mnie mam. Irena Orbit. Zwalczy pan tego uczucia. Nie jesteśmy na ruch. Dlaczego pan wciąż milczy? Ja zawsze taki. Pewnie w ciągu roku wyjadę. Wyjdzie pani za mąż. Nie dosyć tej gry! Pan wie, że ja pana kocham! Mnie pan nie oszuka tym spokojem. Ja wiem, co się za nim kryje. Naprawdę pani wie. Myślę, że pan też coś do mnie czuje. I pyta królewna Wejda Wuta, dlaczego tak długo milczałeś? A on, bo mnie godzin słońce za żonę brać. Ja pastuch i nędzarz. Nie pastuchem jesteś, lecz bohaterem. Proszę. Marku, my moglibyśmy być tacy szczęśliwi. W bajkach. Pastuchy poślubiają królewny. Ale to prawda. Ukochałem panią. Ma pan moją rękę. Może pan ją pocałować i wziąć sobie. Ja nie mam już dla pana. Nigdy nie zapomnę tego, co pani dla mnie zrobiła. Ludzie uznają to za mezalianz i słusznie. Do pana pychy mamy porzucić wszystko to, co możemy mieć, bo pan się boi miłości? Mężczyzny. Jeszcze zobaczymy, pani Czerto. Jeszcze zobaczymy.